następne dwie przynęty są to przynęty Nihonto oraz Speedo. Przynęty karbowane. Skarbowana konstrukcja bardzo fajnie wpływa na falę hydroakustyczną, którą wywiera przynęta, którą wydaje przynęta, dzięki czemu ryby na to świetnie reagują. Przynęty o bardzo fajnej konstrukcji, nieco zmienione. Nihonto jest szerszą przynętą, ma troszeczkę grubszy korpus i bardziej miękka w ogonku, przez co fajnie zamiata. Natomiast Speedo jest to przynęta, która ma bardziej wycieniowany korpusik, ogonek zamiata bardzo szybko. Fajna przynęta na sandacze, również jeden z moich faworytów na okonie. Połowiłem bardzo fajnie okoni na tę przynętę. Ale po cichu też liczę, że w tym sezonie spróbuję łowić na nią bolenie, szczególnie na takie perłowe czy białe kolory, ponieważ delikatna praca w szybkim boleniowym prowadzeniu myślę, że może okazać się rewelacyjna. Pięknie pożarta guma Nihonto na 5-gramowej główeczce. I mamy kolejnego okonia w naszych zawodach. O, taka gumeczka.